Witam w kolejnym odcinku z serii Historia Alternatywna. W tym filmie dowiemy się o wydarzeniach z pierwszych dwóch dekad XXI wieku. Zapraszam do oglądania i słuchania. Wraz z upadkiem Federacji w to miejsce powstały wolne państwa narodowe, które pod nadzorem państw EWG przeszły demokratyzację. Członkowie dawnego systemu trafiali do więzień na długie lata, a gospodarki nowych państw szybko otworzyły się na rynki krajów EWG. Co do sytuacji w Afryce, to Unia Afrykańska razem z Ligą Singapurską i EWG postanowiły wysłać misję stabilizacyjną do Konga w celu odbudowy tego bardzo istotnego regionu. W 2002 roku do Unii Afrykańskiej dołącza RPA, Angola, Gabon i Czad. Tym samym organizacja ma wpływ na całą południową Afrykę. Pomimo próby uspokojenia sytuacji w Kongo, to tamtejszy kryzys nie kończy się, a ponadnarodowe organizacje ponoszą straty. Jednak EWG, które traci na uwikłaniu się w konflikt afrykański, w 2003 roku rozwija się i zyskuje nowych członków. Serbię, Bułgarię, Rumunię, Albanię, Chorwację, państwa warsko-madziarskie i Bośnię. W tym samym roku Egipt zajmuje zbrojnie Palestynę, gdzie tworzy państwo zależne. Wywołuje to protest społeczności międzynarodowej, jednak na słowach kończy się jej działanie. Czująca zagrożenie ze strony Egiptu Trypolitania w 2004 roku wstępuje w szeregi Unii Afrykańskiej. Jak się wkrótce okazuje, było to słuszne posunięcie, ponieważ Egipt nie chciał spocząć na Palestynie i w tym samym roku atakuje Arabię. Tym razem jednak reakcja na to była stanowcza. Persja, czująca się strażnikiem Bliskiego Wschodu, atakuje razem z Mezopotamią Egipt. Wojna toczy się na obszarze Arabii i Mezopotamii i prowadzi do wielu zniszczeń, szczególnie szybów wydobywających ropę naftową. To w 2006 roku prowadzi do kryzysu energetycznego i nałożenia na Egipt i Persję sankcji ze strony EWG, Ligi Singapurskiej oraz Unii Afrykańskiej. Na tym kryzysie skorzystała Wenezuela, która sprzedawała swoje surowce całemu światu. W 2007 roku w Bawarii i Germanii zostaje przeprowadzone kolejne referendum na temat zjednoczenia. Jednak tym razem społeczeństwa tych krajów głosują za zjednoczeniem. Tym samym po raz kolejny w historii powstaje Zjednoczona Germania. Warto wspomnieć, że w tym samym roku do EWG wstępują kraje kaukaskie – Gruzja, Armenia i Północny Kaukaz. Wojna między Egiptem i Persją prowadzi do kolejnych zniszczeń bardzo cennych urządzeń wydobywających ropę. Tym samym większość pól roponośnych nie nadaje się do użytku. To sprawia, że w 2008 roku państwa EWG i Ligi Singapurskiej postanawiają bezpośrednio zainterweniować i atakują zarówno Persję, jak i Egipt, prowadząc bombardowania na punkty strategiczne tych armii. W tym samym roku Unia Afrykańska poszerza się na kraje Afryki Zachodniej. Do organizacji dołącza Senegal, Gwinea, Mali, Ghana, Niger i Nigeria. Wojna na Bliskim Wschodzie kończy się w 2009 roku, gdy Egipt detonuje bombę atomową nad Aleksandrią w trakcie bitwy o miasto. To, co miało być szaleńczym pokazem siły, stało się źródłem cierpienia wielu tysięcy ludzi nad Morzem Śródziemnym, którzy na skutek promieniowania stracili życie. Prezydent Egiptu został szybko odsunięty od władzy, a nowy rząd skapitulował. Podobnie uczyniła Persja, która także poddała się wojskom państw EWG i Ligi. W tym samym roku do EWG dołącza Panonia, tym samym już niemal cała Europa, z wyjątkiem Polonii, należy do tej organizacji. Ta sytuacja zmienia się dopiero w 2013 roku, gdy po długich negocjacjach z EWG Polonia wstępuje do organizacji gospodarczej. Naprawa zniszczeń wojennych rusza pełną parą dopiero w 2010 roku, gdy odbudowywane są miejsca wydobycia ropy naftowej, a tym samym cena tego surowca wraca do normy. W tym samym roku pokonane państwa włączają się w struktury międzynarodowe. Persja dołącza do Ligi Singapurskiej, a Egipt i Nubia do Unii Afrykańskiej. Okres niepokojów i walk wewnętrznych w Kongo kończy się dopiero w 2012 roku. Wtedy też siły Unii Afrykańskiej zaczynają zabezpieczać sytuację w regionie, odbudowując go, a w 2018 roku Kongo dołącza do tej organizacji. Tym samym cała Afryka należy do tej samej struktury międzynarodowej.
W 2014 roku Jim Jones i jego świątynia ludu postanawia wyjść z ukrycia i uderzyć na okupantów. Na całym obszarze dawnych Stanów Zjednoczonych dochodzi do wielkiego powstania. Siły Meksyku i Kanady dają się zaskoczyć i zaliczają w bitwach porażkę za porażką. W 2016 roku zostaje zwołane kolejne spotkanie Ligi Narodów, tym razem w Konstantynopolu. Państwa należące do tej organizacji, a więc członkowie WG, Ligi Singapurskiej i Unii Afrykańskiej, postanawiają utworzyć Radę Bezpieczeństwa. Ma ona stanowić pierwszy krok w stronę centralizacji Ligi Narodów i pilnować utrzymania pokoju na świecie. Państwa członkowskie Rady mają mieć narzędzia do szybkiego reagowania na wypadek łamania prawa międzynarodowego. Członkami Rady mają być trzy największe państwa z każdego sojuszu, czyli ze strony EWG Rosja, Francja i Germania, ze strony Ligi Singapurskiej Chiny, Indie i Japonia, a ze strony Unii Afrykańskiej Tanzania, RPA i Mauretania. Dodatkowo podpisano traktat rozbrojeniowy z broni masowego rażenia. Arsenały atomowe państw należących do Ligi Narodów uległy likwidacji, a dodatkowo rozpoczęto pracę nad usuwaniem broni chemicznej i biologicznej. W 2017 roku ruchy zjednoczeniowe rozpoczęły się także w Ameryce Południowej, gdzie Wenezuela, Gujana, Kolumbia i Ameryka Centralna podpisują porozumienie ustanawiające Sojusz Łaciński, czyli organizację gospodarczo-militarną, mającą jednoczyć wysiłki gospodarcze tych państw w kontaktach z innymi wielkimi organizacjami, a także strzec państw członkowskich przed zagrożeniami natury militarnej. Nowo powstały sojusz rozwija się z roku na rok. W 2018 roku dołączają do niego Brazylia, Haiti i Kuba, a rok później Argentyna i Inkowie. Bliski Wschód także zostaje zagospodarowany i w 2018 roku tamtejsze państwa wstępują do Ligi Singapurskiej. Z racji rozwoju Sojuszu Łacińskiego w 2019 roku z tego powodu zostaje zwołana sesja Ligi Narodów, gdzie Rada Bezpieczeństwa zostaje poszerzona o trzech nowych członków z ramienia tej organizacji, czyli o Wenezuelę, Brazylię i Argentynę. W tym samym roku dochodzi do przełomu w rozwoju technologicznym w EWG, gdy internet staje się coraz bardziej dostępny na obszarze wspólnoty. Do istotnych zmian dochodzi także w lidze singapurskiej, gdy wszystkie kraje postanawiają przyjąć wspólną walutę ASU. Tym samym kraje ligi zbliżają się do siebie jeszcze bardziej. Tak zatem prezentuje się świat na początku 2020 roku. Jak można zauważyć, coraz szybciej następuje proces globalizacji. Kończą się wojny między państwami, a jedyną obecnie prowadzoną jest ta w USA. Jednak jak będzie wyglądał na koniec pierwszej połowy XXI wieku, dowiemy się w następnym filmie.